Wiedzieliśmy, że Śląsk to też jest drużyna, która potrafi grać w piłkę. Przeciwstawiliśmy się, myślę, że im się przeciwstawiliśmy, a co najważniejsze, podnieśliśmy się po straconej bramce, co ostatnio nam się nie udawało. No nie, no nowy trener przyszedł, pozytywnie wyszedł do swojej pracy, powiedział, żebyśmy wszystko zapomnieli, co było. No i ten, jeszcze ciężko nieraz zrozumieć wszystko dla mnie, ale uczymy się. No myślę, że graliśmy w pierwszej połowie dobrze, no w drugiej było troszkę gorzej, ale również mieliśmy swoje sytuacje, no i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Chyba nieźle to wyglądało w naszym wykonaniu, no ale nie możemy być zadowoleni, bo tylko remis, no. No zgadza się, no brakuje tej skuteczności na wyjazdach i wiadomo, ile możemy się cieszyć z naszej gry, no to ze skuteczności niekoniecznie. No na pewno to był pozytyw tego, że udało właśnie się dość szybko odrobić straty, bo wiadomo, nie gra się łatwo, kiedy się przegrywa, a na szczęście udało nam się wyrównać. No i chcieliśmy się pokusić jeszcze o kolejną bramkę, ale niestety nie udało się. Nie wiem, to wyjdzie w praniu. My na każdym treningu dajemy z siebie 100% i czy byli zagraniczni zawodnicy, czy tutaj nasi. To nie ma dla nas większego znaczenia. My staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Dzisiaj już grywałem czasem na prawej stronie, no ale nie ma co się dużo zastanawiać. Tam, gdzie mnie trener wystawi, tam gram. No i nie widzę w tym żadnego problemu. No faktycznie, no były te sytuacje, mogły dać prowadzenie, no ale niestety brak skuteczności nie dały. No, nasza liga jest nieprzewidywalna i wiedzieliśmy, że tamten mecz poprzedni ruchu z Jagiellonią to po prostu tak się ułożył i ten zespół spać na wiele więcej i wiedzieliśmy, że na pewno będzie walczył. Mimo tego, że zmiana trenera, to wiadomo, no, ciężko jest to poukładać jakoś taktycznie, no, ale wiedzieliśmy, że to jest zespół, który ma w swoim składzie indywidualności i na pewno przeciwstawi się nam dzisiaj. No na pewno tracimy bramki na pewno w nieszczęśliwych okolicznościach, jak dzisiaj było podobnie. Faktycznie rykoszet i piłka się wturlała na nasze nieszczęście do bramki. Na pewno zrobił swoje. Cieszy to, że się zrehabilitował za tą niewykorzystaną sytuację, ale tak mają napastnicy, że nie mogą się załamywać jedną nieszczeloną bramką, bo za chwilę mogą mieć doskonałą sytuację. I tak było dzisiaj. Ja nie wiem, czy jsme jeden bod vyhrali dnes, alebo dva prehrali, ale skôr si myslím, že podľa toho vývoja zápasu sme dva body stratili, dva body prehrali a to je škoda, lebo si myslím, že sme si vypracovali už v prvom polčase veľa šancí, aby sme my dali prvú bránku, aby sme my išli do vedenia. Mali sme do 10. minúte sme mali dve, potom neskôr ďalšiu, tretiu a to je škoda, lebo keď dáš Lásk prvý gól, tak s tým máme my problém, lebo tá mentalita po zápase proti Jagiellonii bola dole. Lásk dal prvý gól, takže tam som mal trochu strach, že ako to bude vyzerať, ale dali sme gól na 1-1 a tam sme potom išli do polčasu. V druhom polčase mal Kušvík veľkú šancu, musí tú situáciu riešiť inak. Keď chceme od našich defenzívnych hráčov, že musia pracovať dobre v defenzíve, aby sme gól nedostali, tak útočníci sú tam na to, aby gól dali. A tam si myslím, že tam to mohol riešiť, nie mohol, tam to mal riešiť inač. Tá situácia bola gólová. Takže skôr si myslím, že sme tie dva body prehrali. Po zápase v Bialystoku sme prakticky prebudovali celú defenzívu. Buchalík nový, Malinovský nový, Helík na pravej strane. Mal som len 3 dni na to, aby sme s tou defenzívou niečo spravili, lebo po tých 6 góloch v Jagiellonii sme museli niečo robiť. A myslím si, že tá defenzíva dnes pracovala dobre. A ja si myslím, že v tej situácii, ktorej ruch je, že je na konci tabulky, musí mať dobrú defenzívu. Takže na tejto defenzíve budeme ďalej pracovať a snáď sa nám podarí tie šance, tie kontraútoky, ktoré máme, doviesť do nejakého úspešného konca, ale treba povedať, že tá defenzíva dnes pracovala dobre, bola úplne novo zložená, ale pracovala dobre. Je úraz, má problémy s kolenom, vyzerá to s ním nedobre, to isté s Helikom.
Už máme veľa, jak sa povie, zranení po poľsky? Máme veľa kontuzovaných hráčov a teraz do toho ďalší dvaja, tak neviem, aj Helík uvidíme zajtra, aký, ale Jankovský museli ísť dole, problémy s kolenom. To koleno bolo operované predtým a teraz to má znovu, tak uvidíme, čo s ním je, ale je to dosť ťažké a tých pilkážov nemáme veľa. Tak snáď budeme nejak 18. do Vidzeu sa dostaneme do autobusu.